Świat gry hazardowe w Kalifornii Georgii Padłagówna wygrana w Mega Million. Ila Curry, Gruzinka, jest jedną z dwóch osób, które posiadają losy ze szczęśliwymi numerami, na które Padłagówna wygrana. 648 milionów dolarów w loterii Mega Miliony. W Kalifornii wciąż czekają na posiadacza szczęśliwego kuponu. Ila Curry kupiła jeden los i sama wytypowała numer, podając szczęśliwą siódemkę jako numer związany z datami urodzin w jej rodzinie. Wylosowane liczby to 8, 14, 17, 20 i 39 z Mega Kulką 7. Zwycięzcy mogą natychmiast wypłacić całą kwotę wygranej albo skorzystać z wypłaty ryczałtowej gotówki. Przedstawicielka organizatora loterii Mega Millions, dyrektor Paula Otto, powiedziała, że z wyliczeń opierających się o podstawę wygranej 648 milionów dolarów wynika, że zwycięzcy otrzymają 324 miliony dolarów, jeśli zdecydują się na wypłatę pieniędzy w formie ryczałtu wypłaconego przez 30 lat lub 173 miliony dolarów, jeśli decydują się na natychmiastową wypłatę pieniędzy. Szczęśliwy los Gruzinka kupiła we wtorek na Getaway w kiosku w zamożnej dzielnicy Buckhead w obszarze Atlanty. Miejsce, gdzie został sprzedany los, może pomieścić co najwyżej 10 osób. Właściciel Sully twierdzi, że w dniu losowania sprzedał 1300 kuponów Yongli. Drugi właściciel sklepu uważa, że to szczęśliwy traf, że właśnie w jego firmie kupił ktoś kupon, na który padła wygrana. Uważa, że to przyniesie mu dużą reklamę. Kiosk prowadzony przez rodzinę Lee zostanie teraz oznaczony jako Lucky i to z pewnością napędzi koniunkturę. Drugi szczęśliwy kupon sprzedano w Kalifornii, w sklepiku z pamiątkami znajdującym się w azjatyckiej restauracji. Dave Nguyen wprawdzie nie wie, kto kupił szczęśliwy los, ale i tak nie się bardzo z tego cieszy, bo większość osób kupujących u niego losy to jego przyjaciele. Nguyen dostanie 1 milion dolarów z tego tytułu. W Kalifornii bowiem przepisy przewidują nagrody również dla osób, które sprzedały szczęśliwy los. Sprawę anonimowości, prowizji oraz nagradzania sprzedawców regulują przepisy poszczególnych stanów i w każdym są inne. Loteria zaczęła się nakręcać od 4 października 2013 roku aż do teraz. Pula rosła z dużą szybkością, a 22-krotnie nikt nie trafił w szczęśliwe liczby. Ostatecznie kumulacja dała wynik 648 milionów dolarów. W tym czasie sprzedano miliony losów. Mega Million jest organizowana w 43 stanach, dystrykcie Kolumbia i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Wyniki finansowe też przeszły wszelkie oczekiwania organizatorów. W wersji optymistycznej zakładano, że sprzedaż przyniesie zysk 319 milionów dolarów, a uzyskano około 336 milionów dolarów. Po zgłoszeniu się właścicieli szczęśliwych losów pula loterii spadła znów do 15 milionów dolarów. Najbliższe losowanie w piątek wieczorem, a Gruzinka od wtorku ma 180 dni na załatwienie formalności związanych z wypłatą wygranej. Ameryka jeszcze teraz żyje niecodziennymi emocjami w samej Kalifornii. Był taki moment, że z powodu ciągle rosnącej puli sprzedawano 25 tysięcy biletów na minutę. Mega Millions w październiku zmienił swój regulamin tak, że są mniejsze szanse na trafienie głównej wygranej. Oznacza to, że szanse na wygraną są w tej chwili jak 1 do 259 milionów. Kiedyś było to 1 do 176 milionów. Podobne prawdopodobieństwo przyjęto w Powerball. Zmiany jednak nie powstrzymały graczy. O mega kasem w Mega Millions kupon wart 1 dolar ma szansę na wygraną wtórną w wysokości 5 milionów dolarów. Po zmianach spodziewano się, że popularność gry może spaść, ale nic takiego się nie stało. Co najwyżej obniża się pula pieniędzy, kiedy padnie główna wygrana. Mój serwis.blogspot.com